RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w pierwszym odcinku 7 sezonu Rocket League. Jak widzimy tutaj na samym początku, standardowo odbieramy nagrody, które potem sobie zobaczymy. Ogólnie udało się wbić w sumie Super Sonika na każdym trybie, w który grałem. Nie wiem, może będzie jakaś przebitka w tle. Pewnie ci, co śledzą tylko mojego YouTube'a, nawet nie wiedzieli, że miałem tego SSL-a na w sumie każdym trybie, ale tutaj mogę zaprosić was od razu na Twitcha, gdzie ostatnio właśnie streamowałem rankedy. No i co, na samym początku już jesteśmy w menu. Ta mapka tutaj wygląda na pewno lepiej niż ta z poprzedniego sezonu, aczkolwiek jakoś mi się mega nie podoba to takie zabetonowane boisko. No ale bum, bez przedłużania przechodzimy do karnetu. Albo może z szybkim przedłużeniem, bo oczywiście przypominam o wpisaniu kodu EDEK, albo jakiegokolwiek innego, żeby wesprzeć twórcę. No i teraz już możemy zakupić konto premium, ja kupuję to zawsze to za 1000, bo to za 2000 w zasadzie nie ma sensu. Mamy Maestro, czyli nowy samochodzik, który jest tak jakby podróbą Rolls Royce'a. Z przodu wygląda bardzo Rolls Royce'owato, z tyłu wygląda tak, że... Nie wiem, mi się to średnio podoba. Samochodzik na pewno wielu graczom się spodoba, no bo taki luksusowy. Ogólnie też pod koniec filmu poczytamy sobie patch notesy, bo między innymi jest teraz filtrowanie po kolorach, no jest też dodany kolor złoty jako przedmioty, no ale do tego przejdziemy zaraz, tak jak mówiłem. Takie malowanie do Maestro, a powiedzmy, że spoko, buścik mega słaby, tutaj premia, to się nie liczy, banner mi się nie podoba, koła mi się raczej też nie podobają za bardzo, chociaż w sumie może nie są takie tragiczne. Malowanie na autko, w moim stylu, przynajmniej w tych kolorach. Podpis kinda big deal, tutaj coś darmowego, ale to nie jest za ładne. Takie malowanie na autko też mi się w sumie nie podoba. Standardowo przypominam, że 1000 kredytów jest do odblokowania w Rocket Passie, więc tak naprawdę zwracam wam się cały Rocket Pass. Opony trochę jak chyba jakieś felocze, ale mi się nie podobają. Tutaj, o, mega fajny banerek, animowany taki podwodny, moim zdaniem całkiem ładny. Ślad spod opony nie w moim stylu, okularki na dach nie w moim stylu. To coś też raczej takie zbyt bazowe, malowanie na to autko to nawet średnio nie widać, ale też takie se. Portfel, grube stosy na dach, co to ma znaczyć w ogóle? Ten sezon jest w ogóle sezonem chyba luksusu? Tutaj jest coś, co ogólnie mi tego nie wczytuje. Limitowany tytuł gracza, ale nie wiem jaki to jest tytuł, bo chyba nie przetłumaczyli do polskiej wersji. Takie coś na sznurku, ważka, kółka. Ogólnie może się skupię na tych rzeczach, co mi się będą podobały. Ulepszone opony z tego wcześniejszego levela i te wyglądają już ciekawiej, natomiast dalej chyba nie będą zbyt popularne. Obramówka awatara całkiem przyjemna. To mi się totalnie nie podoba. To mi się też w sumie nie podoba. Stara szkoła i takie... Taka antenka? Dobra, powiedzmy, że to jest antena do radia i nie wiem, ja tego nie będę używał. Te opony są tragiczne. To malowanie też mi się totalnie nie siedzi, nie wiem, na razie takie są te przedmioty. To jest, w ogóle nie wiem co to jest, ale wygląda też nie za ciekawie moim zdaniem. O, i pierwszy wybuch, który wygląda, no też przeciętnie, w ogóle nie podobają mi się te takie tutaj okolice bramki na tej mapce, ale później przejdziemy też do mapki. Takie oto malowanie, też no nie w moim stylu. Mamy tutaj opony dla fanów sushi, koparkę na dachu, to też coś dla fanów, nie wiem, budowlanki. Kolejne malowanie do tego samochodu, które jest dziwne. Nie wiem, na razie mam wrażenie, że właśnie te takie banerki są najładniejsze, ale to nie za dobrze świadczy o sezonie. W końcu koła, które jakoś wyglądają, jak będą malowane na czarno, to na pewno będą spoko. Kolejne malowanie do tego samochodu. Ogólnie moim zdaniem te malowania takie podstawowe powinny być od razu w pakiecie z samochodem, no bo to jest takie zapychanie tak naprawdę poziomów Rocket Passa takimi rzeczami jak właśnie to, co mogłoby być spokojnie z Afriko. Fikuśna laska, no nie będę tego używał, raczej nikt nie będzie używał. To wygląda nawet ciekawie. Myślę, że z odpowiednimi kolorami będzie git. Kolejne opony z diamentem. No nie wiem, jak jakaś dziewczyna gra w Rocketa, to myślę, że sobie takie może używać. To malowanie jest ciekawe. Myślę, że tyle można powiedzieć. Opony jakieś, nie wiem, fryzjer, dziwne są. Te opony, no nie są takie złe. Nawet są w miarę przyzwoite. Chociaż struktura opony mi się tutaj nie podoba za bardzo. Kolejne malowanie do tego auta. Ślad spod opon też nie za fajny. Takie koła, no... No nie, nie będę ich używał. Malowanie do Dominusa, które też mega dziwnie wygląda. To też jest takie jakby mocno przeciętne. No nie wiem, na razie takie słabe są te przedmioty, prawdę mówiąc. Te koła już wolałem nieruchome poprzednie. Tutaj
Też mi się to nie podoba, co to ma być w ogóle, że mi się nic nie podoba. I meduza na dach, niby spoko, ale i tak nikt nie używa toperów prawie. Boost też mocno średni, opony wyglądają mega ciekawie, pewnie jak ktoś edytuje autko, to będzie ich używał, ale ja jako tryhard nie będę ich używał, bo jakoś tak nie pasują mi do tryhardowozu. Kolejne malowanie, które, no nie wiem, raczej nie będzie zbyt fajne. Koła za przedostatni poziom też nie w moim stylu, no i co? I wybuch! Ej, w ogóle? Co jest? A dobra, bo są już malowane przedmioty, ale chyba pierwszy raz za 70 poziom nie ma malowanego auta z pierwszego poziomu. I ogólnie, to jest chyba najlepszy przedmiot w całym Rocket Passie, ten taki feniksowy ogień. Co prawda słabo tutaj widać go. O, dobra, można tak dać, tego widać dużo lepiej. No i wygląda mega fajnie. Moim zdaniem najlepszy przedmiot w całym tutaj Rocket Passie. I dla samego niego oraz tego auta Race Race'a, no i też biorąc pod uwagę to, że Rocket Pass się zwraca kredytami, ja go oczywiście kupuję. No i myślę, że mogę polecić dla samych tych rzeczy, jeżeli wbijacie 110 poziom, to na pewno warto zakupić. Jeżeli nie wbijacie 110 poziomu, no to może bym się zastanowił tutaj dwa razy. Bo tak naprawdę poza samochodem i tym wybuchem nie ma chyba ani jednej ciekawej rzeczy. No ale dobra, czas na malowania, zobaczmy jak wyglądają malowania za ten sezon. O kurde, nie ma sezonu trzeciego, tylko szósty, sorry. No i co, jak się prezentują ogólnie? Ej, ładne są, w sensie te światła są dużo ładniejsze niż w chyba sezonie trzecim, tak jak przed chwilą zobaczyłem. I fajne są te malowania, naprawdę, mi się podoba nawet ten za SSL-a. No dla porównania może tutaj odpalę ze sezonu trzeciego od razu. Jest to dosyć podobne, natomiast no te kolory tutaj były dużo brzydsze moim zdaniem. W sezonie pierwszym te kolory były też git, ale tak jakby, no nie wiem, w sezonie pierwszym też były ładne te malowania, ale ogólnie te z sezonu szóstego są spoko. Myślę, że sobie trochę pogram tym za SSL-a, no bo wygląda po prostu okej. Myślę, że można je poużywać, za Grand Championa też jest całkiem ładny. Spoko, że te kolory nie są takie jakby martwe. Dobra, pora na nagrody turniejowe, tutaj jak widzimy na samym początku jest wybuch donat, czyli po prostu pączki wyskakują z bramki. Nie wiem, jak ktoś lubi pączki, to pewnie fajna rzecz dla niego. Ciągutka, tutaj już widzimy, że będzie słodyczowy taki jakby zarys nagród turniejowych. Ta ciągutka mi jakoś średnio się podoba. Opony całkiem fajne. Nie wiem, pewnie wielu osobom się spodobają te opony, za to mi się totalnie nie podobają, to malowanie do Dominusa. Mega mi przypomina Slipstream, ale taki jakby trochę brzydszy. Koła do memowego auta, tutaj kolejne koła, które można jakoś chyba fajnie skomponować, ale są no nie wiem, nie podobają mi się jako same. Boost donatowy, malowanie do auta, którego nikt nie używa. Te opony też moim zdaniem turbo brzydkie, tak samo jak te i tak samo jak ślad spod opon. Banery może tutaj dla nostalgicznych graczy będzie używany. Ołówek? Śmiesznie to wygląda, nie używam tych antenek, aczkolwiek ten ołówek wygląda śmiesznie z jakiegoś powodu. No nie, no tutaj już nie ma rzeczy, co są ciekawe. Jedyne co? No w zasadzie nie wiem, czy cokolwiek z tych turniejowych nagród będzie dla mnie git, co bym używał. Chyba raczej nie. Dobra, nowa mapka, zobaczmy. Ej, nie wygląda tak tragicznie, jak się spodziewałem. W sensie, jak się spodziewałem, co ja mam przez to na myśli? Wydaje mi się, chociaż trochę perspektywa się wali, tak jakby ta mapka się wydaje mniejsza. Ale ogólnie widać na niej piłkę, czyli jest to duży plus versus poprzednie sezony. No i ten tak jakby sufit wygląda mega fajnie moim zdaniem. Tak jakby, no nie wiem, ładne to jest. Ogólnie ta mapka jest ładna z jednej strony, a z drugiej trochę mnie wnerwia, że jest tutaj tak zabetonowane. No i że na tych ścianach nie wiem, czy to ma imitować marmur, czy co. Ale nie podoba mi się ta tekstura. No ale powiedzmy, że ogólnie jest całkiem spoko, no. Przynajmniej da się grać na tej mapce, chociaż mam co do jej wyglądu mieszane tutaj odczucia. Teraz tak jak widzicie tutaj na treningu, mamy dodatkowe przyciski. W ustawieniach sterowania pojawiły się tutaj nowe przyciski, które są przydatne do tego, co jest na treningu. Można już sobie swobodnie, bez Buckets moda, pomijać uderzenia. Można też pod przyciskiem otworzyć sobie tutaj menu wyboru strzału, więc na przykład jak chcemy, to możemy przejść do konkretnego. I jeszcze z tego co wiem, to da się jakoś zrobić własną tak jakby playlistę, typu który strzał chcemy w jakiej kolejności, albo nawet które strzały chcemy konkretnie trenować. No i mamy też tutaj do resetowania postęp. No i generalnie treningi są usprawnione, ale nie będę tutaj już przedłużał, bo myślę, że każdy sobie to może sam przetestować. No i chyba nie tak dużo ludzi gra na treningach, dlatego wychodzimy. A no i tak jak wcześniej wspominałem, można teraz szukać po kolorze i jest dodany kolor złoty. Ja niestety nie mam żadnego przedmiotu w tym kolorze, to wam nie pokażę jak wygląda. No ale generalnie spoko sprawa, bo czasami szukałem przedmiotów na przykład w kolorze tytanowa biel, bo wiedziałem, że taki mi będzie pasował do autka. Teraz będzie można to zrobić bez problemu, także zmiana na plus. No a poza tym wszystkim to już raczej są jakieś nieznaczne zmiany, czy tam poprawki błędów, o których moim zdaniem nie ma już co więcej gadać, dlatego dajcie znać, jak wam się podoba wstępnie ten sezon, jakie rangi chcecie wbić w tym sezonie, bo to też w sumie istotne. No i sub, like, a ja nie przedłużam, miłego dnia i elo elo.